według Marka Stefańca. A teraz pan Marek zrobi mostek. No i będzie o pogodzie. Ponoć dzisiaj ostatni raz przed powrotem upałów i błękitnego nieba. Niebo będzie troszkę pomazane na szaro, ale to oddychamy takim lepszym powietrzem. Przynajmniej nocą da się pospać. Dzień dobry oficjalnie panu. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam taką propozycję, żebyśmy dzisiaj zaczęli tak jak w popularnym teleturnieju prowadzonym przez jeszcze bardziej popularnego aktora. Mam dla pana pytanie. Tak? Naciskamy? Tak, proszę bardzo. Jaki sen ma pan, który układa kafelki? Czy wystarczy mu na fugi? Płytki. Płytki. Tak. Dobrze. Teraz już jest po teleturnieju. Ale to się pojawiło... Nie no, mam fugi. Tylko trzy punkty. Trzy osoby powiedziały. Dobrze, to już jesteśmy po najważniejszej części. A teraz przejdziemy do właściwej prognozy dla naszego regionu. No nie mam dobrych wiadomości, bo sucho. No nie, no wczoraj byłem w lesie i tak przeszedłem się tu i ówdzie. Grzybów absolutnie w ogóle. Nie ma. Te, które nawet pojawiły się, ale... Szkoda. Ale nie na przykład z rodzaju podgrzybków czy jakichś kozaków. To prawdziwki. Po prostu grzyby niejadalne, ale no, podsuszone. Podsuszone i to dosyć mocno. Jeżeli chodzimy po ściółce, to słychać szelest i trzask. Trzask i to mocny, no to... taki, no wiadomo, sucho. Ja myślę, jest... że będzie zakaz wchodzenia do lasu wprowadzony, tak, jak tak dalej pójdzie. Te prognozy dotyczące suchości ściółki, które te prognozy wydawane są przez Lasy Państwowe, mówią, że dzisiaj zagrożenie bardzo duże dla pożarów w lesie, a w Lubelskiem czy w Podlaskiem nawet ekstremalne, czyli... Tam, nie wiem, może nastąpić nawet samozapłon. Może nawet i do tego dojść. I te najbliższe dni niestety, ale nie będą sprzyjać ani temu, żeby grzyby pojawiły się w lesie. No i oczywiście pewnie zagrożenie będzie cały czas takie właśnie jak na dzisiaj czy na jutro. Dlatego, że jesteśmy pod wpływem wyżu. Jedynie w tej chwili te chmury to związane są z wycinkiem frontu ciepłego. Natomiast potężne obszary wyżowe panują nad Europą i również nad europejską częścią, a nawet nie tylko europejską częścią Rosji, bo wyż, który w tej chwili stacjonuje na wschodzie nad Rosją, sięga aż do Uralu, a z drugiej strony mamy wyż nad Atlantykiem. Potężnych rozmiarów wał wyżowy rozciągający się od Atlantyku przez Europę Zachodnią, środkową, część Skandynawii i również część Rosji, aż do Uralu, tak jak mówię, czyli tu, gdzie europejska część Rosji przechodzi już w azjatycką część Rosji. Co w tej chwili dzieje się na termometrach? Na południu najcieplej, trochę więcej chmur na południu, na północy tych chmur mniej, dlatego tam chłodniej. W takiej Pile to tylko 9 stopni, natomiast w Krakowie 18, jest spora różnica, ale i u nas miejscowość Radoska, koło Radoszyc, jak zwykle na biegu zimna nam się tam ustalił, 10 stopni tylko, czyli jak po tych takich wyższych temperaturach 10 stopni, no można bez koszulki poleżeć na trawie, taki chłodek w Radosce koło Radoszyc. To o sytuacji barycznej już mówiłem, czyli wyże, nic się nie dzieje, płytkie niże stacjonują na południu Europy, w tej chwili w Rumunii i na Węgrzech mocno grzmi i pada. Nam tu niestety, można powiedzieć, nie grozi, chociaż deszczyk, jeżeli to najlepszy, taki spokojny. W najbliższym czasie to się nie zmieni, bo tak front ten ciepły, dający tylko trochę zachmurzenia, absolutnie bez żadnych opadów, i on rozmyje się w tym polu wysokiego ciśnienia i w następnych dniach ustali się takie ciśnienie rzędu 1020-1022 hektopaskali. Rozpocznie się intensywny napływ mas powietrza ze wschodu. Jak patrzyłem skąd? A, znad Kazachstanu aż. Czyli... To stamtąd. Tak, to stamtąd. Poza tym, jeżeli ktoś nie był w Kazachstanie, to może chociaż powietrzem pooddychać. Takim kazachskim, takim ze stepów, czyli trochę suchym. I widać to na meteorogramach, bo
55%, 60% w ciągu dnia wilgotność powietrza, czyli nie za wysoka. Temperaturka dzisiaj 25-26 stopni. Wczoraj równo Sandomierz tu sobie podał ręce z Sukowem po 25 stopni. Tyle termometry tam zanotowały. I wiaterek na razie dzisiaj jeszcze z północy i z północnego wschodu. Trochę chmur, trochę słońca na niebie. 30 km na godzinę w porywach taki będzie dmuchać. Pogoda dobra, ale sucha, niestety. Jutro się nic nie zmieni, poza temperaturą, która już będzie wyższa, bo nawet do 28-29 stopni i jutro trochę więcej słońca niż chmur. Tak widać po tych prognozach średnioterminowych, że do niedzieli na pewno gorąco i to się okazuje, że tutaj czwartek, piątek, sobota 32-33 stopnie, dużo słońca i musimy się chronić, bo tak jak w weekend, w te dni świąteczne, to rzeczywiście przynajmniej do godziny 17 to słońce mocno operuje i to się czuje. Dopiero po 17, bo to już wcześniej, już ponad 2 godziny, dzień krótszy, no to wtedy gdzieś zajdzie za jakieś drzewo, za jakiś budynek i czujemy ulgę. Wtedy jest chłodniej i tak to będzie w najbliższych dniach.